Siemaneczko, z tej strony Partia. W dzisiejszym odcinku będziemy otwierać saszetki Toy Story Minis. Kochani, saszetki zakupiłam na Allegro za około 7 zł. I są to saszetki z pierwszej części bajki Toy Story. Czyli wiecie, z czym to się wiąże? W środku są figurki zabawek pierwszej części filmu Toy Story. Już samo opakowanie mega nawiązuje do filmu Toy Story. A w szczególności, czy da się zrobić saszetkę, która bardziej przypomina pierwszą część Toy Story? Słuchajcie, chmurka, czyli pokój Andy'ego. Jego ściany były właśnie w chmurkach i to dokładnie takiego kształtu. Mega. Nie wiem, ile razy w tym odcinku powiem słowo mega, ale naprawdę te saszetki już są mega. Kochani, ja już widzę tutaj kolejne smaczki na tym opakowaniu. Natomiast chciałabym wam je również pokazać i zrobimy to już z bliska na dole. Więc w tym celu schodzimy na dół. Ale zanim to koniecznie kliknijcie ikonkę suba, dzwoneczka oraz łapkę w górę, by być na bieżąco z każdym odcinkiem i nie przegapić żadnej premiery. A przede wszystkim te łapki oraz subiki pomogą mi w rozwoju mojego kanału i będę mogła dostarczać wam jeszcze więcej lepszego kontentu, więc do dzieła i dzięki! Kochani, chodźcie na dół, szybko musimy to otworzyć. Kochani, do rozpakowania mamy łącznie aż 10 saszetek z filmu Toy Story pierwszej części. Saszetki są naprawdę w mega słodkim kształcie, a mianowicie kształcie chmurki. I to dokładnie w tym samym, w którym Andy ma tapetę w pokoju. Mega! I spójrzcie, ta chmurka jest nawet cieniowana. Tak biało, ala żółto, ekri, wiecie o co chodzi. I tak, na środku mamy oczywiście napis Toy Story. Powyżej mamy Disney Pixar. A jako ciekawostkę wam powiem, że pierwsza część Toy Story została stworzona przez niezależną wytwórnię Pixar przy współpracy z Disneyem, a nie przez samego Disneya. Dopiero po 11 latach od premiery Disney wykupił Pixar. Wiedzieliście o tym? Dajcie znać w komentarzu. Poniżej mamy napis Minis, czyli że są to figurki mini. Mamy po lewej stronie baza Astrala w formie figurki, a po prawej stronie chudego. I oczywiście wszystko jest usytuowane, tak jak wspomniałam, na przepięknej chmurce istnie bajkowej. Na odwrocie spójrzcie, co się znajduje. Wyjątkowa postać. Jest to chudy w wersji metalicznej. A czy widzicie podobieństwo do pewnej edycji saszetek? Bo ja tak, saszetki Disney 100 Jada. I tam również metaliczne figurki były wyjątkowe. Oraz tak jak widzicie, te figurki stworzyła firma Mattel, czyli ta sama, która jest właścicielem Barbie oraz Hot Wheelsów. Mega. Kochani, nie ma co zwlekać, zabieramy się za rozpakowanie pierwszej paczuchy. Dobra, gdzie mamy Easy Open? Nie ma. No dobra, to będę musiała je ponacinać. A może forma samej tej chmurki to jest Easy Open? No spójrzcie, tu jest tyle tak jakby wcięć. Spróbujmy. Oj tak. I jest to autko! Ja cię kręcę, ale super! Jakie porządne, słuchajcie. Jest to gumowe, ale z takiego też twardszego plastiku. Ale sprawdźmy, czy kółka się kręcą. Nie, one są przyklejone, natomiast tutaj podwozie jest zdecydowanie twardsze, bardziej porządne. No sam fakt tego, że jest to śruba, która trzyma te całe podwozie i cały nasz stelaż. I spójrzcie, oczy jego, zderzak, antenka, spoiler, koła, wszystko jest gumowe, a całe nadwozie oraz podwozie jest takie naprawdę mocno twardo plastikowe. Naprawdę fajny zabieg. Zobaczcie z bliska, jak prezentuje się autko. Okej, w takim razie autko leci na miejsce, na stędzik, a my zabieramy się za rozpakowanie saszetki numer 2. Ale jeszcze zerknę, czy może mamy albumik, żeby odznaczyć nasze łupy. No, niestety nie ma. Uwaga! O, my tu mamy! Nie no! Co? Kolejne autko? Jaki zbieg okoliczności i to jeszcze jedno po drugim. No dobra, już omówiliśmy je. Jest jeden do jednego jak pierwsze autko. Więc kochani, nie ma co zwlekać. Zabieramy się za saszetkę numer 3. I liczę, że w niej nie będzie autka. Dobra, dobra, trochę wymacane, ale na 99% jest tutaj inna figurka aniżeli autko, więc kochani, otwieramy. Kochani, powiem wam, że mam tipa co do otwierania. Spójrzcie, te Easy Open jest tak naprawdę mega sprytnie wkomponowane w tą saszetkę, a mianowicie jest tutaj, właśnie w tej chmurce. O tu, tu jest jeden kant, tu jest drugi i to jest tak na równi, żeby otworzyć. Spróbujmy. Oj tak, to się sprawdziło. Ja cię kręcę. Co my tu mamy? Jest to pastereczka Bo! Jaka ona jest piękna!
ja cię kręcę. Nie no, jestem pod wrażeniem. To są takie piękne, pastelowe, matowe kolory. Jedynie co jej się błyszczy, to oczka i nosek. Mega cute. Ja cię kręcę, Disney, Pixar. Nie no, przepiękne jest. Piękne, duże oczy, duża głowa. No mega. Niczym księżniczka Disneya. A od spodu prezentuje się tak. Jest tutaj oczywiście logo Mattel. I stópki. Ja cię kręcę. Te serduszko to jej stópki. Ja nie mogę. Ale świetnie dorobione postacie. Kochani, jako że mamy pastereczkę, to mam nadzieję, że również trafimy owieczki. Co do materiału, to jej czapeczka jest gumowa. Spójrzcie, wygina się. Twarz jest twarda i reszta też jest twarda. No i oczywiście jeszcze lacka, która też się wygina. Dobra, kochani, nasza pastereczka ląduje obok autka, a my bierzemy się za paczuchę numer 4. Dobra, i co my tutaj mamy? O nie, to jest ta przerażająca postać. Serio, dali ją w figurce? Ja do tej pory, oglądając tę historię, jestem przerażona tymi scenami z pierwszej części, które były w pokoju sąsiada Andiego. No naprawdę, te zabawki były bardzo creepy. No, samo to. Lalka, która ma głowę dinozaura. No ten sąsiad był totalnie porąbany, co on robił z zabawkami. Ale zabawka, która do tej pory mnie przeraża, jeszcze bardziej niż ta z kolekcji tego sąsiada, to ta, która miała głowę lalki Babyborn i tułów pająka. Nie. Ja bym się popłakała, gdybym coś takiego zobaczyła na żywo. Przegięcie. A wy, jak odbieracie te przerobione zabawki w filmie? Koniecznie dajcie znać w komentarzu. Dobra, przyjrzyjmy się w takim razie z bliska tej laleczce. Laleczko dinozaurowi. Dobra, więc tak. O, głowa się kręci. No tak. Bardzo to nawiązuje w ogóle do tej kolekcji tego sąsiada. Tam właśnie głowy tak się kręciły dookoła. Totalnie creepy. No i w zasadzie to jest jedyna rzecz, która tak się rusza. To jest gumowe, zamyka się. A łapki i buciki też są gumowe. Dobra, w takim razie laleczka leci na standzik. Kochani, tym samym przechodzimy do paczuchy numer 5. No i oczywiście nasz patencik. Okej. O nie! Jest to ponownie pastereczka Boo. No i nasza pastereczka niczym nie różni się od pierwszej. Ląduje ona na standzik. A my zabieramy się za rozpakowanie saszetki numer 6. Dobra, czy tu będzie coś nowego? Proszę. Co my tutaj mamy? Ja cię kręcę! Słuchajcie, po tych powtórkach dwóch i po tej feralnej lalce, która jest creepy, mamy świetną postać Baza Astrala! Ja cię kręcę! Jeszcze tylko chudy i mamy dwie najlepsze postacie. No i oczywiście można też srebrną trafić, no ale te kolorowe chyba są najlepsze. Ja cię kręcę! I jeszcze ma z tyłu rakietę! Ja nie wierzę. No i oczywiście, no, oczywiście nie ma kasku, hełmu, ale nie przeszkadza mi w tym, bo jest to Baza Astral! Ja cię kręcę. Brakuje mi jednego szczególiku, a mianowicie takiego smaczku. Gdyby te postaci na podeszwie miały napis Andy, to już by w ogóle było mega. A jest firma Mattel oraz tu jest jakiś numer seryjny. DX006, nie? I tutaj jest napis Disney, Pixar i tyle. Ale mamy Baza Astral! Kręcę, ale się cieszę. Jeżeli wycieszycie się tak samo jak ja, to komentujcie fioletowym serduszkiem. Mega. A co do jakości, to jest naprawdę solidny. I to jest przeźroczyste takie. Dobra, nasz Baza Astral ląduje na miejsce na stędzik. Aż powalił wszystkich swoją osobą. Dobra, jeszcze raz. Mamy to i lecimy z kolejną paczuchą. Dobra, i co my tutaj mamy? Jest to T-Rex, czyli Rex. Ja cię kręcę, ale super. Jak on mega fituje, słuchajcie. Rex mega w ogóle pasuje do Baza. No i oczywiście do chudego. Jejo. Ale mega. Ale super, ale się cieszę. Jaki słodziak. Od razu mam w głowie scenę, jak grał w drugiej części na konsoli i wkurzał się, że ma małe łapki. Dobra, kochani. Rex leci na miejsce na stędzik, a my bierzemy się za kolejną paczuchę. Dobra, otwieramy. Okej, co tutaj będzie? Nie no, ponownie powtórka. No nie. Kolejna powtórka pod rząd. Wiecie, tak jak autko. Teraz mamy Rexa. No, pastereczka, no to nie była jedna po drugiej. Była tutaj jedna przerwa na tą creepy zabawkę. No, ale słuchajcie, dobra. Mamy Rex razy dwa brat bliźniak. Czyli wiecie, chociaż nie wiem, czy muszę wspominać. Chociaż dobra. Powtóreczki oczywiście lecą do paczuchy dla najaktywniejszego widza. A jeżeli mam tu fanów Toy Story, tak jak ja, to jest po co być aktywnym. Kochani, saszetka numer 9. Otwieramy. Okej, co tutaj będzie?
No nie. Jest to ponownie pastereczka. To jest jakieś nieporozumienie. No ile powtórek? Słuchajcie, byłam tak zadowolona. No bo te saszetki to są jedne z najpiękniejszych saszetek, jakie widziałam. One są tak sentymentalne, ale w ogóle tak są trafione. Idealnie marketingowo zrobione. Że szok. Chmurka, która jest dosłownie 1:1 jak z tapety Andiego. Plus jeszcze ma mega ukryte, fajne otwarcie. No ale nasze łupy zostawię bez komentarza. No ale tak to jest już w odcinkach otwierankowych. Dobra. Tym samym, kochani, przechodzimy już do ostatniej saszetki numer 10. Błagam, oby przynajmniej tu nie było powtórki. Ja już nie mówię o chudym albo o metalicznym chudym, co by było w ogóle czymś pięknym, ale po prostu mówię o tym, żeby nie było tu chociaż powtórki. Proszę. Dobra, kochani, chuchamy. Dobra i uwaga. Nie wierzę. Ale okej. Dobra, jest to Rex. Rex numer 3. Tak jak pastereczka, którą też mamy razy 3. Natomiast jedyna rzecz, która mnie cieszy z tych powtórek, to taka, że polecą do wielu osób. Słuchajcie, to nie będzie jedna osoba. To będą co najmniej 3. Okej, kochani, w takim razie Rex ląduje na miejsce na stędzik. W dzisiejszym odcinku trafiliśmy autko razy 2, creepy lalkę, pastereczka razy 3, Rex razy 3 oraz baza astrala. Kochani, tak oto prezentuje się nasze łupy. No cóż, mamy powtórki dosyć sporo. Natomiast cały odcinek i całe też otwieranki uratował Bas Astral. Kochani, jest to jedna z ultra wyjątkowych i rzadkich postaci tej kolekcji. Samo to, że była jako główna postać na opakowaniu. On wraz z chudym. Bardziej rzadka, to jest tylko i wyłącznie ta metaliczna chudego. A później po tym od razu jest Bas i chudy w wersji kolorowej. Ja jestem dzięki temu zadowolona. Jednocześnie wiele figurek poleci do wielu osób. No bo wiecie, powtóreczki też mają swoje zalety. Sami wiecie jakie. A wy koniecznie dajcie znać w komentarzu, której postaci kibicowaliście, by znalazła się w naszej saszetce. Z chęcią się dowiem. No i oczywiście napiszcie, jaka jest wasza ulubiona postać z Toy Story. Tym samym bardzo dziękuję wam za dzisiejszy odcinek. Będzie mi bardzo miło, jeżeli polajkujecie, skomentujecie, dacie suba, udostępnijcie filmik znajomym, żeby hulał po internecie. To bardzo pomaga w rozwoju mojego kanału. Koniecznie zajrzyjcie na Instagrama, tam się bardzo dużo dzieje. Codziennie wpadają rolki bardzo tematyczne, więc jeżeli podobają wam się materiały na tym kanale, to również podobają wam się na Instagramie. Ja również odwiedzam każde nowe konto, które mnie zaobserwuje, a u większości zostawiam coś po sobie. Więc kochani, do zobaczenia na Instagramie oraz w kolejnym odcinku. Piam!